Poniedziałkowe popołudnie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Piąty agent trzeciego sezonu, piąty odcinek trzeciego sezonu podcastu Agent Tomasz. Odrobinkę opóźniony, gdyż zazwyczaj słyszymy się w weekend, a dzisiaj jest to poniedziałkowe popołudnie. Niestety nie mogłem przybyć na obiecaną chwilę, ale tak jak zakładałem wcześniej i tak jak mówiłem w wielu poprzednich odcinkach, ta jesień, ta zima może czasami zaskoczyć radiowców i czasami odcinek może się pokazać troszeczkę później albo nie pokazać się w ogóle. No ale cóż, nie będę się tłumaczył dlaczego, co i jak i tak dalej, bo to by za dużo czasu zajęło, a nie po to włączacie ten podcast, żeby się tego dowiadywać. Jak w ogóle samopoczucie? Bo słyszałem, że wczoraj w Warszawie były jakieś rozruby ponoć, widziałem nawet urywki, zdjęcia jakieś tamte. Przyznam szczerze, że w ogóle się w to nie jakoś w tym roku się nie zaangażowałem. O ile rok temu śledziłem Marsz Niepodległości, i jakoś ciekawiło mnie oglądanie wywiadów na TVN-ie i w różnych innych stacjach. Tak w tym roku jakoś zupełnie mnie to, nie wiem, ani nie wzruszyło. Też macie takie wrażenie, że jakoś tak ten rok 2011-2012 bardzo szybko minął i ja jeszcze mam jakieś, nie wiem, emocje dotyczące tamtego marszu. Dla mnie tamten marsz sprzed roku jest nadal jeszcze wiadomością, a tu nagle okazuje się, nie, stary, minął już rok. Wiesz, od nowa, jeszcze raz to samo, nie? Nakręcili drugą część. Wczoraj była premiera, na żywo, w telewizji. Nie, no super. Mam nadzieję, moi drodzy, że oczka przetarte, że wszystkie siniaki posmarowane kremikiem Nivea i że jesteście gotowi na odsłuchanie nowego odcinka podcastu Agent Tomasz. Mam standardowo dzisiaj przygotowaną dla Was dziesiątkę newsów, o których w mediach tak zwanych głównoźródlanych się nie wspomina. Czasami dlatego, że po prostu nie starczyło miejsca, czasami dlatego, że te informacje w jakiś sposób trudno zredagować, bo zazwyczaj informacje, które wrzucam do tego podcastu są dziwne, są jednocześnie oznajmiające, jednocześnie pytające, a streszcza się je z wykrzyknikiem tak naprawdę, co jest w ogóle już przedziwną sytuacją. I tak, będziemy mówić o czym będziemy mówić? O podatku dochodowym będziemy mówić. I będziemy mówić o Rumunii i ruskich mafiozach na Cyprze. Wiecie w ogóle, że Cypr jest teraz prezydencją unijną? Ja tak się dzisiaj złapałem rano, jak szukałem jeszcze czegoś ciekawszego na zaczęcie dzisiejszego odcinka, ponieważ miałem wrażenie, że informacja numer 10, czyli ta, od której zaczynamy, jest trochę miękka i rzeczywiście wywaliłem ją do kosza, mimo tego, że już była przygotowana. I nie miałem dziesiątki, czyli nie miałem informacji, od której za moment, już za sekundę, za parę chwil zaczniemy ten odcinek. I tak sobie szukam różnych rzeczy i okazuje się, że Tusk w ogóle mi się z Komorowskim i Kaczyńskim i Palikotem rzucają cały czas na pulpit. To jest jakaś zmowa. Tak jak czasami wyskakują, jak się ma wirus na komputerze, to wyskakują człowiekowi jakieś ogłoszenia, jakaś muzyczka się włącza i człowiek nie wie, czy to z której tej aplikacji ta muzyczka wychodzi, czy ma zablokowaną Mozillę, czy coś tam, wiecie, co się stało. I ja mam takiego wirusa w postaci, znaczy chyba wszyscy mamy takiego wirusa, takiego Trojana w postaci Tuska, Kaczyńskiego, Komorowskiego, Palikota i kilku innych, prawda, muszkieterów i oni mi cały czas wyskakują na pulpit i coś gadają i ja nie wiem, gdzie ich się wyłącza. Ma ktoś z Was może antywira? Napiszcie radio@agentomasz.pl, jak tych gości usunąć w ogóle z dysku, bo oni już tak już ileś lat wyskakują. I dzisiaj mi rano znowu wyskoczył Tusek i mówi mi, że Tusk mówi mi, że dostaniemy 400 miliardów albo 300 i teraz tylko nie wiadomo, czy euro, czy złotych. Ja wiem, ja już się wkurzałem tydzień temu w poprzednim odcinku Agenta na to, że tak naprawdę chyba nie po to wchodziliśmy do wspólnoty europejskiej, nie do Unii, tylko do wspólnoty europejskiej. Nie po to, żeby dzisiaj, czy za tydzień, czy za rok dostawać jakiekolwiek pieniądze. Nie po to, żeby nam, nie wiem, Portugalia budowała autostrady, a Niemcy, nie wiem, jakieś ośrodki czasowe, powiedzmy, nie? Załóżmy, nie? To chyba w ogóle nie na tym to wszystko polegało. Teraz się dowiaduję, że my musimy przyjąć pakt ten fiskalno-stabilizacyjny, który sprawia, że kraje strefy euro nie mogą się zadłużać, co jest oczywiście bzdurą, bo te kraje sobie co 5 lat obiecują i podpisują wszystkie możliwe papiery, że nie, za 5 lat ograniczymy zadłużenie o 50% przynajmniej i później się okazuje, że tam słowo ograniczyć ma dwie definicje, tą, której my używamy wszyscy i tą, która jest obowiązująca na spotkaniach eurokratów. No i teraz okazuje się, że dostaniemy jakieś pieniądze i nie wiadomo, czy to jest 300 czy 400 i czy złotych, czy miliardów. I z jakich funduszy ma to iść i że ma w końcu nie iść, bo Tusk się zgodził na to, żebyśmy ich nie dostali, a potem powiedział znowu, że będziemy dalej walczyć i że potrzebujemy wejść do strefy euro i tak dalej, i tak dalej. Tak więc jak macie coś, jak poradzić sobie z tym wirusem, to wysyłajcie. I tak pomyślałem, że może w takim razie, skoro jesteśmy
w takim nastroju niepodległościowym po wczorajszych manifestacjach, to może, nie wiem, to może dziesiąteczka będzie zbiorem takich krótkich hasełek, które mi dzisiaj wyskoczyły na pulpit. No część wczoraj, część dzisiaj, bo to z większej skrzynki, że tak powiem, wybierane. Takie cztery małe karteczki sobie tutaj odłożyłem na bok. I to nie będzie jakaś jedna konkretna informacja. To będzie tak coś ku pokrzepieniu serc, żeby ta, że tak powiem, pochodnia wiedzy pod strzechy zawędrował, czy na strzechy padła wreszcie kaganek wiedzy. Ja miałem dziwne przeświadczenie, kiedy słuchałem dzisiaj rano tego przemówienia Tuskowego z Sejmu, sprzed dwóch dni zdaje się ono było, czy sprzed trzech. Weszła mi do głowy taka myśl, której jeszcze do końca nie ociosałem i nie chcę tu jej, wiecie, wywalać, bo będę dukał i nie będę mógł jej tak super sprawnie, wiecie, jak z telepromptera przeczytać, ale mam wrażenie, że my za łatwo wydostaliśmy się z komunizmu. Że komunizm, wcześniej nazizm dał nam w kość wystarczająco dużo i my jakby mamy odpowiednie reakcje na te dwa systemy. Wiemy, jak reagować i to już jakby nam zostało wpojone, odczuliśmy to pamięć mięśni na własnej skórze. Wiemy, że to jest złe. Natomiast bardzo szybko jakoś i tak bezboleśnie udało nam się wyjść z komunizmu i to było złe według mnie teraz. Znaczy czuję, że zaczynamy powoli odczuwać przedziwne wrażenie, że możemy spokojnie za chwilę się zadłużyć. To wiecie, tak jakbyśmy z super wielkiego kredytu, z ogromnego długu jakoś super szybko wyszli, i myślimy, że w takim razie możemy otworzyć następny dług, jeśli tylko, powiedzmy, nazwiemy ten dług dźwignią i on będzie się sam spłacał i szybciutko, wiesz, stać nas na to, prawda? Ale nie, my się wpierniczamy w dług, którego się nie da tak naprawdę spłacić i to jest, nie wiem jak to powiedzieć, żeby nie brzmiało górnolotnie, spłaca się go wolnością i mamy takie wrażenie, że możemy się spokojnie podpisać pod jakimś nowym zestawem reguł, a jak nam się one nie spodobają, to szybciutko się z nich wypiszemy. To tak sobie po angielsku wyjdziemy w ogóle krok wstecz, pum, kurteczka z haczyka i już nas nie będzie, nie? My sobie wejdźmy do tej Europy, przyjmijmy ich walutę, tam niech nawet sobie rządzi Wolfgang Schlaube czy ktokolwiek inny, nie zostanie naszym ministrem finansów, tam Rostowski będzie tylko nam z niemieckiego na polski tłumaczył, jakie są najnowsze rozporządzenia, no ale nagle się okaże, że ten cały kontynent tąpnął i w ogóle się zawalił i to wszystko jest bez sensu i w ogóle wzrost jest nie wiem, czy wzrost może być ujemny, to chyba samo w sobie jest niemożliwe. Ale no jak nam się przestanie podobać, jak już wszyscy dojdziemy do wniosku, że rzeczywiście to euro to była porażka, że ta cała konsolidacja to jest porażka, że narzucenie tej samej polityki dla wszystkich 27 krajów jest po prostu totalną głupotą. No i rację mieli ci eurosceptycy, tak. Dobra, już teraz nie przejmujmy się, kto miał rację, teraz krok wstecz i sobie wychodzimy. I to będzie tak samo łatwe. Zrobimy jakiś okrągły stolik, tam się coś pogada, ci nam anulują długi i wiecie, będzie tak mniej więcej jak przejście 80-90, nie? Że w sumie to będzie tylko i wyłącznie taki radosny moment. I znowu będziemy sobie robić tam święta niepodległości, 3 maja, jakieś tam parady, której, oczywiście konstytucji, której nikt nie przeczytał z obecnych posłów, założę się, że większość. I będzie generalnie dobrze, nie? I z tej Unii sobie po cichutku wyjdziemy, w zasadzie mamy tą tak zwaną niepodległością, czy jak to się teraz mówi, suwerennością, bo jakby mówili, że trzeba ograniczyć niepodległość, no to by źle brzmiało, ale słowa suwerenność, już nie tak dużo osób rozumie znaczenie tego słowa, więc już można sobie mówić spokojnie, no oczywiście z części suwerenności trzeba zlikwidować, żeby dostać 300 czy 400 miliardów euro, nie pamiętam, niepotrzebne skreślić i tak dalej. Dobra, i to była taka moja myśl dzisiejszego poranka po tym święcie niepodległości, że my strasznie jakoś tak jakoś nie patrzymy na tą, czy suwerenność, niepodległość, jakiegokolwiek terminu by nie używać. I zawsze nam się wydaje, że jakby co to zrobimy, powstanie, jakby co to tam nawet fajnie, bo może jakieś piątą część dziadów ktoś napisze przy okazji. Wiecie, nie ma tego złego. Dobra, rozgadałem się. Przechodzimy do dziesiąteczki, czyli do tego też takiego luźnego układu wiadomości, a dzisiejszy agent to w ogóle dzisiaj będzie strasznie skomplikowany, ponieważ oprócz tego, że jest 9 newsów, to praktycznie każdy ma jakiś dodatek, jakąś dygresję, coś do rymu, do każdego newsa praktycznie coś udało mi się znaleźć. Bardzo dziwny tydzień jest za nami, to na pewno. 45. dzień 2012 roku, podsumowanie w 10 newsach ominiętych. Zaczynamy teraz. Numer 10. A słyszycie gitarę, bo to jest najprawdopodobniej, na 99%. Ostatni odcinek Unplugged z tej serii po wielkiej tragedii, pożarze, studia i tak dalej. Nie wiem, od czego zacząć w tych dziesiątkach. Może zacznę od tego, że
Coraz lepiej nam się wiedzie, jeśli chodzi o Europę. Jesteśmy naprawdę, naprawdę w czołówce, a dokładnie w czołówce to jesteśmy w czołówce absolwentów szkół wyższych. I tu rządzimy, w ogóle totalna rozwałka, nikt nam nie podskoczy. Tworzymy tylu absolwentów, mamy tylu magistrów, już niedługo po prostu będziemy chyba na metr kwadratowy liczyć sobie średnią magistrów w Polsce. Komisja Europejska opublikowała raport porównujący innowacyjność regionów Unii Europejskiej. No i właśnie Polska tutaj, to jest najważniejsze, to jest w ogóle najważniejsze pod względem innowacyjności, budowania rozwoju. Wiecie, to są te karteczki z szuflady, które się wyciąga i to są cały czas te same słowa i tam się buduje przez to, z tych słów te wszystkie preambuły unijne. Najważniejszą rzeczą jest oczywiście ilość absolwentów szkół wyższych, bo to jest wiadomo najtańszy pracownik i na tym możemy się wybić. A potem w pozostałych dziedzinach już tu w zasadzie news się kończy, bo w pozostałych dziedzinach już nie jesteśmy tak fajni. To się nazywało, jak to było, scoreboard Europe. European Regional Innovation Scoreboard, czyli tablica wyników europejskich. I tu jakby zinterpretować to jako dobrą wiadomość, to można powiedzieć po prostu, że jeszcze dużo postępu przed nami. Komisja Europejska podzieliła regiony Europy na cztery strefy. Jesteśmy tak, liderzy innowacji, naśladowcy liderów innowacji, potem jest trzecia, umiarkowani innowatorzy oraz niewielcy innowatorzy, czyli 4, 3, 2, 1, możemy się domyślać. I jak się okazuje, województwo mazowieckie jest jedyne, które w naszym kraju należy do grona umiarkowanych innowatorów, czyli tej trzeciego od końca. Reszta cała jest niewielkim lub zerowym innowatorem, cała reszta Polski. Ale spokojnie, za chwilę ci wszyscy absolwenci wspaniałych, to się teraz akademia wszystko nazywa, nie, uniwersytetów, bo teraz wszystko się nazywa uniwersytet, oni za chwilę, wiecie, moi drodzy, zrobią doktorat, połowa z nich, i naprawdę będziemy innowatorami takimi, że ojojoj. I tu jak nie, może przez to, że Cypr właśnie sprawuje tą teraz unijną prezydencję, to jest naprawdę dobra dla mnie wiadomość, oni już od prawie pół roku są prezydencją unijną, a ja nic o tym nie wiem. Prowadzę tą audycję w ogóle w jakimś zaślepieniu, chwalę się własną ignorancją do choroby ciężkiej. Ja nie wiedziałem, że Cypr jest teraz prezydencją unijną. Przecież to jest bardzo ważne, prawda? Prezydencja unijna to jest coś niesamowitego. To przecież się robi koncerty i nie wiem co jeszcze. Nie wiem, jaka kapela na Cyprze może wystąpić na koncercie unijnej jakiejś tam, nie wiem, fiesty. Cypress Hill co najwyżej. Moi drodzy, według Jacka Rostowskiego w 2014 roku będziemy mieli 53,4%, tylko nie wiem czego. A, dług publiczny. O, już myślałem, że coś dobrego. Dług publiczny, jest z czym walczyć, moi drodzy, no to wiecie. 53,4% mówi Jacek Rostowski, Komisja Europejska mówi nie, będziemy mieli 56,1%, czyli będziemy mogli zawiesić konstytucję w ogóle, wprowadzić stan wyjątkowy. Nie, to jest dużo, bo to jest mniej więcej jakieś 45 miliardów złotych różnicy. Tak się rozjeżdżają projekcje Jacka Rostowskiego do projekcji Komisji Europejskiej, ale moi drodzy, to są tylko projekcje, ci goście nie za wiele wiedzą, oni nie wiedzą, co ile jutro będą mieli w kieszeni pieniędzy, oni nie wiedzą, ile dzisiaj mają w kieszeni pieniędzy, tak więc... Co dalej? A, ale wiemy, że ile pożyczymy pieniędzy. Przynajmniej Gazeta Niezależna, portal Niezależna mówi o tym, że Jacek Rostowski dalej pożycza. Oczywiście nie chodzi tu o kredyt zaufania. Nie rośnie nam kredyt zaufania, rosną nam inne i zadłużenia. I teraz okazuje się, że pożyczyliśmy już od wszystkich dookoła. Pożyczamy sami od siebie pożyczamy, a teraz jeszcze od Japończyków do 2017 roku większość, a w ogóle do 2027 roku będziemy musieli spłacić u Japończyków 2,5 miliarda złotych. Ale Jan Wincent Rostowski już będzie do tej pory dawno temu, już go nie będzie, więc cóż, no on tworzy inicjatywę do spłacania długu, generuje inicjatywę do spłacania długu. 66 miliardów jenów pożyczamy w tym momencie od Japończyków. I jak się dowiadujemy z portalu Niezależna, we wrześniu już pożyczyliśmy, w zasadzie przeprowadzono emisję 10-letnich obligacji w dolarach amerykańskich. Do 2023 roku musimy się z tego rozliczyć. O 2 miliardy dolarów tutaj się kwestia rozbija, ale news pierwszy jest, że spłaciliśmy długi Gierka przecież w tym tygodniu, prawda? To był taki gruby newsior na całą stronę. Na początku następnego roku, 2013, planujemy
Znaczy, Ministerstwo Finansów planuje pożyczkę. My planujemy spłacać tą pożyczkę, żebyśmy się nie walnęli. 750 miliardów, milionów euro, żeby nie było, bo to na stare. 750 milionów euro z Banku Światowego będziemy pożyczać i spłacą to, między innymi spłacą to właśnie ci absolwenci już wspomniani, czyli to, czym Polska stoi. Polska absolwentem stoi. 40% absolwenta. Była kiedyś taka, nie? Flaszka. Tylko w październiku upadło 93 przedsiębiorstwa zatrudniające w sumie 5,5 tysiąca osób. Informuje nas Michał Modrzejewski z Euler Hermes. To jest, co to jest ten Euler Hermes? To jest wywiadownia gospodarcza. Gazeta Wyborcza tak naprawdę nas o tym informuje. W tym roku specjaliści spodziewają się, i to są ci nieźli specjaliści, specjaliści spodziewają się co najmniej 850 bankructw, a w przyszłym jeszcze więcej. W przyszłym roku spodziewają się, chłopaki, 900 upadłości, czyli mniej więcej 3 firmy dziennie będą upadać w Polsce w następnym roku, ale Rada Ministrów już wie, jak pomóc firmom, żeby nie upadały, i 500 000 euro kara będzie za udział w kartelu. Apeluje Rada Ministrów o wprowadzenie czegoś takiego. Lewiatan jest przeciwny, wszyscy są przeciwni, itd., itd. Oczywiście Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest za tym jak najbardziej, żeby nie było karteli w Polsce. To jest palący problem w tym momencie, moi drodzy, kartele, szczególnie kolumbijskie, narkotykowe, bo nie wiem, co ci goście ćpają w ministerstwie. Autentycznie. I za to płacimy, za te ciężkie dragi. A wiadomo, że kartel jak jest, to kosztuje drożej. Nie, oczywiście przyjmujemy standardy unijne, bo Niemcy bardzo mocno karzą kartele w swoich granicach. Nie można karteli w ogóle stosować. Czyli rząd, który generalnie jest odpowiedzialny za to, że kartele powstają, przede wszystkim będzie zakazywał powstawania karteli, i firma, której udowodnią, że łamie prawo antykartelowe, zapłaci 500 000 euro. No ale babcie się cieszą, no bo porządek musi być, prawda? Moi drodzy, to była informacja dziesiątka. Nie wiem, o czym była ta informacja dziesiątka. O nas, o kraju, w którym żyjemy, o kraju, w którym świętujemy naszą niepodległość. Numer 9. Ja tam jeszcze nie doczytałem, bo okazuje się, że OECD w ogóle też wróży nam straszną, straszną biedę, i jeśli nie odłączymy się od Komisji Europejskiej, to będziemy się rozwijać w tempie 1,6%. OECD wypuściło kolejnego jakiegoś takiego szpiega, co się będzie działo w 2060 roku. Oni są zarąbiści, nie? Im dalej od dzisiejszego dnia, tym bardziej są pewni tego, co się wydarzy. Oni w ogóle pewnie mają, oni doskonale będą wiedzieć, już znają ceny wszystkich produktów w sklepie Biedronka w 2115 roku. Jestem przekonany, że już mają na to cenę, chociaż pewnie nie wiedzą, ile dzisiaj kosztuje na przykład cola dwulitrowa w sklepie Biedronka. Jak wiecie, ile kosztuje cola w Biedronce, to piszcie, bo ja już nawet nie pamiętam, dawno nie byłem w Biedronce, czy już przekroczyła psychiczną barierę 7 zł za 2 litry? Nie, no w ramach podatku oczywiście od słodkich rzeczy. O, tam gdzieś o podatku, że Dania się ponoć wycofuje z podatku na słodkie rzeczy, czytałem, ale dzisiaj o tym nie będziemy się zajmować w dziewiątce, ani OECD, już też mi się o nich nie chce gadać tak naprawdę. Moi kochani, w Stanach Zjednoczonych odbyły się w New Hampshire wybory niedawno, 6 listopada, i tam nad bardzo ciekawą rzeczą debatowano. Tej debaty w polskich mediach nie było, bo rzeczywiście to jest jeden z takich newsów, które są w zasadzie środkami. Środka to jest taki newsik, który trudno umiejscowić, nie wiadomo, z czego pochodzi, no i żeby go wytłumaczyć, to trzeba sięgnąć głęboko, głęboko wstecz. Ja nie będę tego robił tak samo, jak inne media tego nie robiły, natomiast trzeba wiedzieć tym, co nie wiedzą, że różne stany, czyli states, czyli tak naprawdę państewka, tak się to powinno tłumaczyć, państewka Ameryki Północnej, które się zjednoczyły pod jedną flagą, pod dwiema, a potem ta z góry flaga zjednoczyła te stany z dołu pod swoją, to się nazywało wojna secesyjna, to w ogóle tam różne zasady mają, jak wiecie, nie? To się zawsze ludzie śmieją, że tam w jakimś stanie jest zakaz obowiązujący łosie, że nie mogą po 16 przechodzić przez skrzyżowanie, no i tam ha, 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 nie? Joe Monster się z tego śmieje. No właśnie z tego to wynika, że różne miejscowości, hrabstwa, parafie nawet czasami mogą sobie same o sobie decydować na różnoraki sposób. Tak więc nie jest to straszne, że mogą mieć na przykład prezydenta, który jest muzułmaninem i wspiera bractwo muzułmańskie, bo w przeciwieństwie do Hosni Mubaraka, ich Mubarak nie jest w stanie im nic za wiele narzucić, chociaż stara się bardzo. I na przykład w New Hampshire nie ma podatku dochodowego. Są różne inne podatki, bardzo wysokie,
I to jest taki dziwny stan, w którym co rozdanie, jak są wewnętrzne wybory do parlamentu, ich własny stan, w sensie New Hampshire, ma 400 posłów w parlamencie. To jest coś jak nasz Sejm, nie? To jest duża, duża rzecz, jak na taki jeden mały stan, jakby nie było. I ci goście, wyobraźcie sobie, raz wygrywają totalnie republikanie, raz totalnie wygrywają demokraci. To chyba o czymś świadczy, prawda? I w tym momencie mieli 6 listopada bardzo ważne w ogóle wybory były w New Hampshire, ponieważ dotyczyły czterech różnych rzeczy tak naprawdę. Wybierali prezydenta, decydowali się, czy ma powstać specjalny konwent zmieniający konstytucję tego stanu. I przyznam szczerze, nawet nie wiem, jak te wybory się za bardzo potoczyły, bo wybory w Stanach Zjednoczonych mnie akurat bardzo mało interesują. Natomiast jeden punkt, nad którym tutaj debatowano, dotyczył podatku dochodowego. I gdzieś w polskich mediach przewinęły się, na polskich portalach, blogach, ktoś na Facebooku coś napisał, na Twitterze, przewinęło się, że w tym momencie w New Hampshire odbędzie się głosowanie nad tym, czy zakazać nakładania podatku dochodowego. Jest to nieścisłość maleńka, ponieważ oni już nie mają podatku dochodowego i głosowanie tylko i wyłącznie miało dotyczyć tego, czy wpisać do konstytucji New Hampshire oddzielnego, można byłoby powiedzieć, niepodległego, suwerennego dokumentu, czy wpisać do tej konstytucji, że zakazuje się nakładania podatków dochodowych. Gdyby coś takiego miało przejść, musiałoby uzyskać 66% głosów. Głosowanie, jak wiemy, czyli 2/3 na polskie mówiąc, głosowanie 6 listopada się odbyło, znamy już wyniki, na szczęście nie liczył głosów żaden hiszpański aparat należący do firmy Sorosza, tylko liczyła go pani Jadzia i pani Jadzi wyszło, że 57%, czyli jakby nie za bardzo nie będzie wpisania do konstytucji, że jest zakaz wszeteczny wpisywania do konstytucji zakazu właśnie podatku dochodowego, ale ci, którzy byli za tym, to jest bardzo dziwna rzecz, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, ja tego nie do końca to w ogóle kumam, byli zwolennicy i byli przeciwnicy. I zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy są przeciwni samej idei podatku dochodowego. No może wiadomo, jest tam jakieś kilkanaście procent ludzi, którzy myślą, że podatek dochodowy to fajna rzecz. Natomiast większość generalnie mówi, że to powinny być podatki od nieruchomości, to powinny być podatki od konsumpcji i tak dalej. No dobra, fajnie. A nie dochodowe. Świetnie. Zgadzam się nawet z tą opcją jak najbardziej. Ci, którzy byli zwolennikami wpisania do konstytucji zakazu nakładania podatku dochodowego, mówili, że w każdej chwili można będzie ten zakaz odwołać. Co mnie bardzo zdziwiło. Nie interesuje mnie, przyznam szczerze, kwestia konstytucji New Hampshire, ale jest to bardzo dziwny rodzaj podejścia, prawda? Skoro w tym momencie nie ma podatku dochodowego, a powiedzmy, że może zostać wprowadzony za kolejne 4 lata, może za 3 lata, nie wiem, jakkolwiek, to w takim razie po co wpisywać do konstytucji jakiekolwiek zagadnienie, jakiekolwiek założenie, że będzie można z każdej chwili z tego zrezygnować? Jest bez sensu, to jest po prostu pusty zapis. Znaczy, jak to tak rozumiem? Jeśli ktoś z was mieszka w New Hampshire i ma to wszystko na bieżąco, codziennie w gazecie i na pulpit mu takie fakty schodzą, nie ma tego wirusa co ja, to pewnie jest w stanie mi przesłać sążnistego maila, gdzie się mylę i dlaczego tej sytuacji do końca nie rozumiem. Oczywiście demokraci będą teraz, założę się, że demokraci będą popychać to w kierunku takim, że skoro nie został wpisany zakaz, to że my teraz za tej kadencji mamy zielone światło, żeby wprowadzić podatek dochodowy, co jest oczywiście totalnym kręceniem w ogóle wała. No ale to są demokraci, no Boże, no ktoś się nimi przejmował. No niestety teraz przejęli większość w tym lokalnym parlamencie. 126 miejsc stracili republikanie, którzy z tego co mieli, zajęli to demokraci, tak więc demokraci przejmują pałeczkę i mają zielone światło na robienie co chcą, tak tylko tak naprawdę oni się teraz rozpędzą i znowu albo w uzupełniających za 2 lata, albo za 4 lata w pełnych znowu wygra wersja republikańska i to będzie taki, wiecie, taki ping-pong do znudzenia po prostu cały czas w jedną i w drugą stronę. Ciekawe jest jeszcze tylko, na koniec tej informacji można dodać, że zakaz wpisywania, inaczej, poparcie dla wpisania do konstytucji zakazu nakładania podatku dochodowego było większe niż poparcie dla obecnie urzędującego prezydenta też w wyborach 6 listopada. Numer 8. W zasadzie nie tyczy ten jingle, tak, jingle tyczy, ale
nie tyczy informacja Stanów Zjednoczonych, tylko jest to newsik znaleziony przeze mnie w New York Timesie, którym New York Times zachwyca się krajami, które nie mają euro. Między innymi zachwyca się Polską, ale w zasadzie o Polsce tu jest niewiele, bo tak naprawdę chodzi o Hiszpanię, porównanie Hiszpanii i Rumunii. Hiszpania, gdzie to bezrobocie wynosi 140%, plus minus 2 jest jeszcze do tego granica błędu. I Rumunia, która wprawdzie ma chyba 600% bezrobocia i w ogóle tam jest strasznie, ale już otwierają się McDonaldy, już jakaś fabryka się tam otworzyła, czy jakiś, nie wiem, Chrysler coś będzie produkował. No i wielki zachwyt nad Rumunią, głównie dlatego, że nie ma euro. I teza tego artykułu, teraz tu przejdę do szczegółów, bo przeprowadzali wywiad z panem Mugurem Isarescu, który jest gubernatorem Narodowego Banku Rumuńskiego. I on się zachwyca tym, dlaczego mając swoją walutę, mogą robić co chcą ze swoim zadłużeniem. I właśnie tym w zasadzie, no w zasadzie mogę już do tego przejść, bo New York Times zachwyca się tym, że mając swoją walutę, możesz ją dowoli drukować, możesz obniżać jej wartość, przez co wzrasta eksport i goście z New York Times się po prostu tym zachwycają. Że przecież Unia Europejska nie pozwala drukować jakiejś waluty Grecji, przez to Grecy nie mogą liczyć na tanie usługi, nie mogą mieć taniego eksportu i nie mogą się wyżywić. A tak by mieli nic nieznaczącą drachmę, przewalutowaną, dodrukowaną po 15 razy. Mogliby nawet dostać specjalne prawo, że ludzie w specjalnej potrzebie mogą sami dopisać zero sobie na banknocie ołówkiem i wtedy przecież eksport by kwitł. Wszyscy by wykupili całą Grecję za właśnie tam, za jakieś tam, za jedynie 2 tryliony drachmy. Drachm, tak to się chyba odwija, nie? New York Times zachwyca się tym, że Rumunia może dodrukowywać swój pieniądz i w ogóle jest rewelacyjnie. No i pan Mugur Isarescu z Banku Narodowego Rumuńskiego. Gdzie on tu? On coś powiedział? A, w ogóle, tak, oczywiście, że powiedział coś mądrego. Wejście do Unii Europejskiej było postrzegane jako panaceum na wszystkie problemy, ale nasze marzenia były zbyt rozpędzone, zbyt wysokie, nasze nadzieje były zbyt wielkie. Tak naprawdę widzimy teraz, że Unia Europejska nie jest niczym fantastycznym. Utrzymywanie naszej własnej waluty pozwala Rumunii ustalać dowolnie stopy wzrostu, kontrolować płynność i pozwalać walucie tracić wartość, by pomóc zapanować nad deficytem. Takiego mają szefa w banku. Prawie jak nasz, prawie jak nasz. I tutaj New York Times jeszcze się oczywiście zachwyca nad Czechami. I w Czechach odezwał się pan Tomasz Sedlaczek, który był kiedyś doradcą prezydenta Havla, który mówi, że my tak naprawdę żyliśmy w dużo cięższych czasach i przeszliśmy przez jakieś ogromne, straszne reżimy i nam już nic nie jest straszne, więc nawet nam Unia Europejska nie jest straszna. To jest w zasadzie to, do czego odwołałem się na początku samej audycji, nie? Że my Polacy to jesteśmy tacy, że my możemy wejść w każdy reżim i my sobie ze wszystkim poradzimy. Nam nie straszne jest jakakolwiek głupota, my sobie z nią na pewno damy radę. Przeszliśmy Niemca, przeszliśmy Ruska, to i Brukselczyka. Brukselkę to w ogóle zjemy natychmiast na zrobimy z nich sałatkę. Dzwony dzwonią. Już nie dzwonią. Dobra. I znalazłem taki artykuł, który w zasadzie uzupełnia tą myśl, jak wspaniale jest poza strefą euro i tyczy się ona Cypru, który oczywiście wszedł z nami w 2004 roku do Wspólnoty Europejskiej, przestał być tym samym rajem podatkowym, ale okazuje się, że bycie Cyprem może się opłacać, ponieważ Cypr ma dosyć dużą niezależność od Unii Europejskiej, jeszcze póki co. I BND, czyli niemiecka służba wywiadowcza, oskarżyła Cypr o to, że jest tam za dobrze generalnie tym Cypryjczykom. A ta za dobrze o... A za dobrze im jest dlatego, że piorą pieniądze ruskich mafiozów. I takie jest oficjalne stanowisko BND, że Cypr jest generalnie pralnią ruskich pieniędzy. 80 oligarchów rosyjskich
zainstalowało się na stałe, przeniosło się na Cypr, w sensie zameldowało się na Cyprze, bo jak się okazuje, Cypr ma bardzo fajne układziki z Rosją, no to już jest nie od dziś wiadomo tak naprawdę i tamtejsze firmy mogą dostać pomoc humanitarną, że tak powiem, w przypadku kryzysu. Rosja pierwsza wyrywa się, żeby ratować cypryjskie banki i inne instytucje finansowe. Ale w ogóle ostatnio Ruscy wyrywają się z pomocą. Nawet wysłali ileś samolotów do New Jersey, nie? Teraz po tym całym huraganie Sandy. Pokazują swoją po prostu no, ludzką twarz socjalizmu. Co tu kryć? 20 miliardów euro jest w bankach cypryjskich w formie depozytu złożone przez różnych oligarchów rosyjskich, którzy sobie te pieniądze mogą tam spokojnie wypierać. Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny postanowiły się nie wypowiadać w tej sprawie, co jest też dosyć znamienite. Może jak się skończy prezydencja unijna Cypru, to ruszy się coś więcej w tym temacie. Czas nas goni, a my jeszcze mamy 7 informacji. Następna informacja jest w sprayu, a więc ją szybko psikniemy i przechodzimy do pierwszej szóstki dzisiejszego podsumowania mijającego 45. Mówiłem dobrze, tygodnia 2012 roku, moi kochani. Komitet Naukowy do Spraw Bezpieczeństwa Konsumentów UE. To już jest Komitet Naukowy. Ja zawsze mówię, w każdym odcinku Agenta jest coś, czego nie widzieliśmy do tej pory i to jest właśnie to. Ja sam się zdziwiłem. Czy jest jakaś lista tych komitetów? Czy jak zacznę jej szukać, to nowe wirusy mi wejdą na kompa. Komitet Naukowy do Spraw Bezpieczeństwa Konsumentów przyjrzał się bliżej perfumom Chanel 5. No jak już się pewnie domyślacie, no bo wiadomo, przecież inaczej bym tej informacji w Agencie nie umieszczał. Przyczepili się do perfum Chanel 5. W ogóle przyczepili się do całej masy perfum Diora, czy właśnie Chanel, czy Maglera, tego od Angel i tak dalej. No generalnie wszystko, co jest zrobione z naturalnych składników, jest złe. Ta super naturalna Unia promująca naturę... Nie. Teraz trzeba będzie... Chyba, nie wiem, genetycznie modyfikować Chanel 5. No, to nie śmiejcie się, bo to jest tak naprawdę... Dobra, wiem, że się nie śmiecie. To nie jest takie śmieszne. Telegraf podaje i czytamy. Im więcej używa się naturalnych składników, tym większe jest ryzyko alergii. Ale to mówi pani Sylvie Jordet z francuskiego Stowarzyszenia Twórców Perfum, która właśnie dla Telegraf się wypowiadała i mówiła, że to jest oczywiste, że jeśli są naturalne składniki... to tym większe jest alergii. Cytryna, jaśmin, bergamotka zawierają alergeny. Ty się tutaj psikniesz, wydaje ci się, że będzie ładnie pachnieć. Nie, możesz dostać alergii. 91 lat na rynku jest buteleczka Chanel 5. Jest bardzo popularna, cały czas trwa kampania reklamowa, ludzie cały czas to kupują. Jest powiedziane, że co 30 sekund jest kupowana gdzieś na świecie kolejna buteleczka perfum Chanel 5. A do tej pory nie stwierdzono przez te 91 lat, żeby to było w jakiś sposób szkodliwe, ale my teraz będziemy, prawda, nie wiem, walczyć o planetę, ratować dzieci przed alergią, różne takie rzeczy Komisja Europejska sobie wyznacza jako, prawda, stopniowe cele dojścia do idealnego świata, budowania idealnej planety i no wiecie, no w kwestii budowania idealnej planety 91 lat to jest jak mrugnięcie okiem, tak więc nikt nie będzie patrzył na to, że przez 91 lat nikomu nie stała się krzywda. Może się komuś stać krzywda. Ktoś kiedyś jest jakaś możliwość, prawdopodobieństwo, ułamek, możliwość, że po prostu ktoś psiknie i akurat okaże się, że jakaś tam bergamotka czy inny zapach cytrynowy czy piżmowy, no wiecie, no i co wtedy mam? Żeby nie było wtedy, że nie mówiłem. Więc od razu jeśli chcecie psikać się Chanel 5 i podoba wam się ten zapach, uważacie, że jest w porządku, to radzę wam poczekać, aż Komisja Europejska wypuści Chanel 5 European Edition, made in China oczywiście, to wtedy będzie to całkowicie bezpieczne. Natomiast jak radzi Telegraf, jeśli podoba wam się ten zapach w takiej formie, jakiej jest on obecnie, to dobrze jest jak najszybciej skoczyć do Biedronki i sobie w tej Biedronce Chanel 5 kupić. Też nawet nie wiem, ile Chanel 5 teraz w Biedronce kosztuje. Czy przekroczyło psychiczną barierę 700 zł za flakonik? Najgorsza rzecz, jakiej Komisja Europejska dopatrzyła się w tych jakże niszowych perfumach, to jest wyciąg z rośliny o nazwie oplątwa brodaczkowa. I ten wyciąg możliwe, że ten wyciąg po prostu wyśle cię na wyciąg. Padniesz
będziesz kichał, wyjdą ci oczy na wierzchu, będziesz jak ci goście w tej starej wersji pamięci absolutnej, wiecie, jak ich wypluło z tego odkurzacza. No to, to mniej więcej tak człowiek wygląda. Jak, przynajmniej tak się tak zakłada Komisja Naukowa do Spraw Badania Konsumentów Unii Europejskiej. Bo są specjalne, to wiecie, to jest inna grupa konsumentów. Konsumenci Unii są trochę tacy, więc trzeba ich badać regularnie. Wyciąg z rośliny stosowany nawet w niewielkich ilościach koniecznych przy produkcji popularnych perfum może powodować alergię i niekorzystnie wpływać na stan zdrowia. Ale to jest znowu, wiecie, może. Stosowanie porcelanowych kubków z nadrukiem Agent Tomasz może zepsuć humor koledze lewakowi w twoim biurze naprzeciwko. Może. Może też źle wpłynąć na jego stan zdrowia. Może się wkurzy, potknie i nadzieje się na ołówek. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Koniec Chanel 5 w formie zapachu, który znamy od 91 lat. Więc możecie jeszcze kupić, szybko biec do Biedronki, kupić oryginalne zapachy. A co jeszcze chciałem o czym wspomnieć a propos zapachów? W zasadzie wszystko zostało a propos tej fiolki już w tym newsie wypsikane. 6. A propos szósteczki, to wchodzimy teraz w 3 informacje. 6, 5 i 4. 4 jak zawsze to jest, jak zawsze, jak wiecie, to jest zazwyczaj kwadrant przepływu głupoty, czyli 4 malutkie newsy, które razem tworzą jakąś całość, są wybrane z jakiegoś jednego zakresu działalności, aktywności człowieka. Piąteczka też będzie troszeczkę pomieszana i szósteczka też będzie złożona z kilku innych wiadomości. Zanim przejdę do części składowych tych wiadomości, to tylko a propos kubka agentowego, o którym wspomniałem w poprzednim newsie, chciałem powiedzieć, że tak jak wiecie, zbiórka na laptopa się, na studio i serwer i jakiś dobry komputer się skończyła. Praktycznie wszystko jest już kupione, praktycznie wszystko jest poinstalowane i tak dalej, więc w tym momencie, tak jak obiecałem, w momencie, w którym już zostaną podjęte te ostateczne kroki, wszystko zostanie zamówione, to już nie będę zbierał pieniędzy nawet i nie mogę już jakby prowadzić dalej tej zbiórki w takiej formie, w jakiej ją prowadziłem do tej pory. Wszystkim bardzo dziękuję. Wszyscy ludzie, którzy wsparli tą zbiórkę, niedługo zaczną dostawać obiecane prezenty i gadżety, które też częściowo będą powstawać na nowym sprzęcie, dlatego też nie mogę ich wysłać od razu, ale te rzeczy, które są, że tak powiem, fizyczne, typu płyta dla posła i kubek agentowy, to wysłać mogę już w nadchodzącym tygodniu i pierwsze rzeczy powoli zaczną dochodzić. Wcześniej, wiadomo, wszystko potwierdzę mailami dotyczące szczegóły, dotyczące adresów, wysyłki i tak dalej, ale to już będę na łączach z ludźmi zainteresowanymi tą sprawą. W tym momencie oczywiście cały czas możecie wspomagać ten podcast po staremu, tylko że już nie będą te wpłaty premiowane w tych wysokościach jak podczas tej zbiórki. Zresztą nie spodziewam się, żeby teraz w ogóle jakiekolwiek darowizny wpływały. W żaden sposób na to nie czekam, ponieważ doskonale wiem, jak świetną rzecz doświadczyłem, jak szybka była reakcja słuchaczy, którzy wpłacali po 5, 10, 20 zł, tylko po to, żeby znowu ten podcast brzmiał tak jak zwykł brzmieć, bo to co teraz słyszymy, to wiemy, że to jest szybko wersja unplugged, gdzie nie ma sampli, nie ma cytatów, nie ma Nigella, nie ma różnych innych bzdur i gadżetów, które zazwyczaj upiększają, mam nadzieję, przekaz tej audycji. Tak więc już mam nadzieję, że od następnego odcinka będzie ona brzmieć po staremu, jak się wszystko uda postawić. Będzie nowa strona, będzie nowa aplikacja na Androidy i oczywiście będzie nowy kubek agentowy drugi. Tym razem i w przeciwieństwie do pierwszego kubka on nie będzie limitowany. Pierwszy kubek był limitowany, dlatego ostatnie egzemplarze tego kubka jeszcze póki co mają wartość kolekcjonerską, ale już prawda w sprzedaży nie są, więc już jest totalna próżnia. 10 ostatnich egzemplarzy zostało rozdane ludziom, którzy wspomagali akcję budowania tego studia, wspomogli w jakikolwiek sposób, omówiony oczywiście w warunkach tego wspomagania, do tego już nie trzeba wracać tak naprawdę, więc przejdźmy z powrotem do szósteczki, bo ona jest o nagrodach tak naprawdę. Szósteczka, informacja numer 6, opowiada o dwóch typach nagród. Pierwsza nagroda, która się nie należy. Międzynarodowe Biuro Pokoju, które dostało w 1910 roku pokojowego Nobla, zgłasza pretensje co do Nobla dla Komisji Europejskiej. No i to jest gruba rzecz, bo to jest dosyć poważna instytucja. Argumentem
Komitetu Noblowskiego, norweskiego komitetu norweskiego jest to, że takie zarzuty już padały i dlatego nie będą ich słuchać. Ale to jest zazwyczaj coś takiego, że kiedy wiecie, kiedy jakaś osoba zgłasza postulat, ma jakąś pretensję, chciałaby się czegoś dowiedzieć, to jednej osobie można jeszcze odpowiedzieć. Siedź cicho, zamknij się. I bo tak, to jest jeszcze też bardzo ważny argument. Natomiast kiedy dużo instytucji się zgłasza swoją niepewność co do trafności tego wyboru, no to przecież już wtedy nie trzeba podejmować żadnych działań uspokajających, nie trzeba nic tłumaczyć, tylko wystarczy powiedzieć, a już dużo osób o to pyta, więc nie będziemy się tym przejmować. Tak przynajmniej zareagował sekretarz Geir Lundestad, no, owego komitetu, który postanowił Nagrodę Pokojową Nobla przyznać Komisji Europejskiej. O czym wiemy, bo ta decyzja padła jakieś 2-3 tygodnie temu. Między innymi takie poglądy prezentowano wielokrotnie. Są one dobrze znane i nie zatrzymują ewolucji nagrody. Tak przynajmniej przeczytałem ostatnio w Gazecie Wyborczej. Ten całe to Międzynarodowe Biuro Pokoju mówi, że Unia Europejska, taki jest ich argument, nie jest już przodownikiem pokoju. Przodownik pokoju. Hej! Przodownik pokoju. Z czym wam się to kojarzy? Przodownik pokoju. Unia Europejska już nie jest przodownikiem pokoju. W testamencie Nobla stwierdzono, że tylko osoba bądź organizacja spełniająca takie kryterium może otrzymać nagrodę, a tymczasem Unia Europejska nie nawołuje do jednostronnego rozbrojenia. Wręcz przeciwnie. Buduje wzrost, nawołuje do budowy wzrostu. I dlatego nie może dostać tej nagrody, ale dobra, wiemy, że dostanie. Wszyscy tam te Verhofstady, te takie tam ludki śmieszne z komisji już się ustawiają w kolejce, kto będzie odbierał z rąk do rąk, to pewnie jak drużyna piłkarska, nie? Każdy musi mieć zdjęcie z pucharem, to pewnie tam stanie ich tam 40 na tym podium. No i druga nagroda, o której chciałem wspomnieć, w szósteczce, która być może łączy się z wiadomością dotyczącą bezprawności Nobla, ale można założyć, że się nie łączy. To jest dosyć ciężka sprawa. Generał brygady irańskiej Muhammad Reza Naghti ogłosił konkurs, w którym wy też możecie startować. Macie czas do 2021 roku, więc nawet jak wam się dzisiaj jakieś mądre dziecko urodzi, to jako 11-latek może ten konkurs wygrać. Do wygrania jest 10 kilo złota. 10 kg złota. W 2021 roku to będzie 17 razy więcej warte niż dzisiaj, więc to jest gruba nagroda. Właśnie dlatego, że mamy, rządzą nami politycy, którzy mówią, że można drukować pieniądze, żeby był tańszy eksport. No i generalnie Iran obiecuje oficjalnie 10 kg złota, nie napromieniowanego, miejmy nadzieję, ale to nie jest tutaj, że tak powiem, ujęte. Dobra, nieważne, może być nawet napromieniowane, wszystko mi jedno. 10 kilo złota za znalezienie większego szatana niż Stany Zjednoczone. No to oczywiście, to ja to bardzo skróciłem. Trzeba znaleźć gorszy reżim niż Stany Zjednoczone w historii świata. I można, ja się domyślam, można wskazać Związek Radziecki na przykład. Tylko nie wiem, czy Mohammad Reza Naghti zaakceptuje taką odpowiedź. Ale wydaje mi się, że jest to całkiem możliwe. No i oczywiście całe zło na świecie, które jest wynikiem działań złego szatana Stanów Zjednoczonych Ameryki. A jeśli ktoś udowodni inaczej, że na przykład Sowieci więcej osób zabili, doprowadzili świat do większej biedy, uniemożliwili rozwój iluś osób, iluś krajów, iluś regionów, no to wtedy można dostać 10 kilo złota. To wpiszcie sobie 10 kilo złota Iran w Google, jak już wiecie, jak już znacie odpowiedź na pytanie, kto jest większym szatanem niż Stany Zjednoczone. Gwarancja Iranu. Numer 5. Szybkie 3 odseparowane newsy dotyczące odseparowywania różnych rzeczy albo łączenia się z różnymi rzeczami. Moi drodzy, 3 szybkie strzały. Puerto Rico miało wybory niedawno.
Znaczy referendum w zasadzie tak naprawdę, mieli możliwość odpowiedzi mieszkańcy Puerto Rico, nie wiem ile ich tam jest, dwóch, trzech w sumie. Odpowiedzieć mogli na pytanie, dwa pytania tak naprawdę. Pierwsze dotyczyło tego, czy chcą zmienić charakter stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Drugie pytanie dotyczyło tego, w jaki sposób chciałbyś zmienić te stosunki. Czyli innymi słowy, kto jest twoim ulubionym pisarzem i dlaczego... Mario Vargas Llosa. I która z tych książek Vargas Llosy jest twoją ulubioną? W drugim pytaniu było coś takiego. Trzy opcje dostali tak naprawdę. Albo staną się stanem USA 51 lub chyba jak uważa Barack Obama 52, bo Barack Obama zna 51 stan, wbrew wszystkim, prawda, specjalistom unijnym. To jest tak, mogą się stanąć stanem zjednoczonym, stać się stanem zjednoczonym, to jest ciekawe. Mogą uzyskać niepodległość całkowitą albo otrzymać większą autonomię. Bo na razie są gdzieś tak po środku. No i te wybory, te referendum się odbyło i na pochybel, że tak powiem, na nieszczęście, ku zdziwieniu i rozpaczy czwartej międzynarodówki socjalistycznej, 65% ludzi zagłosowało za tym, żeby stać się kolejnym stanem Stanów Zjednoczonych. Problem polega tylko na tym, że wszystkie takie zmiany statusu w Puerto Rico wymagają decyzji amerykańskiego kongresu. No to się mówi Puerto Rico w Polsce, naprawdę? To jest Puerto Rico, czyli bogaty port. Tamtędy wpływały statki, które wywoziły różnego rodzaju bogactwa, więc to jest bogaty port. Puerto Rico. I chyba tego powinniśmy się trzymać, bo Puerto Rico brzmi jak takie, nie wiem, no straszne to jest po prostu. Porto Corito, coś takiego. Port Corito. No, może teraz tak to wygląda, może dzisiaj ta nazwa jest bardziej adekwatna. W każdym razie referendum w Puerto Rico, 61% ludzi na rzecz tego, żeby stać się kolejnym Stanem Zjednoczonym, a Barack Obama odwiedził kiedyś Puerto Rico, był tam przez 4 godziny, zdaje się, w 2009 roku czy 10, dostał gazem pieprzowym od jakiegoś socjalisty czy coś takiego. Za to, że oczywiście zdradza ideały Marksa, Engelsa i za wolno wprowadza postęp w Stanach Zjednoczonych. Za to się należy Barackowi, Obamie. I co dalej? No dobra, to jest tam mniej ważne. Katalonia, moi kochani, jeszcze przez moment i Szkocja, bo wrócimy do Hiszpanii, wrócimy do Wielkiej Brytanii, czyli Komisja Europejska, ogólnie Europa. Co do Katalonii, to jest taka dziwna kwestia. W El País, dzienniku, pojawił się wielki artykuł w Hiszpanii, który mówi o tym, że wszyscy mądrzy, kto mądry, ten z nami, czyli list intelektualistów, coś, co mniej więcej ekipa Krystyny Zachwatowicz, jej męża, nie pamiętam teraz, jak miała nazwisko, i nowego Adama w Gazecie Wyborczej lubi stosować, czyli podpisywanie się pod apelami intelektualistów. I pod tym apelem podpisał się Mario Vargas Llosa, który ponoć jest przeciwnikiem Unii Europejskiej, jest ponoć sceptycznie do tego nastawiony, oraz Pedro Almodóvar, który nie wiadomo, jak jest nastawiony do Unii Europejskiej, bo jeśli on jest nastawiony tyłem do Unii Europejskiej, to może oznaczać poparcie akurat w jego przypadku. Ale nie wchodźmy w takie rzeczy, bo to jest tak naprawdę kiepski żart. Napisali, że Katalonia nie powinna odłączać się od reszty Hiszpanii. Jeśli pamiętacie, w wakacje 11 września odbył się w Katalonii taki wielki marsz. I ja na tym marszu byłem, miód i wino piłem, a co słyszał na mikrofonie, utrwaliłem. I to można znaleźć na podcaście agentomasz.pl lub gdziekolwiek w internecie. Jeśli śledzicie ten podcast, to z pewnością słyszeliście tą manifestację. Byłem tam na żywo z mikrofonem i teraz okazuje się, że ci właśnie mądrzy ludzie, bo tam jest tych intelektualistów, to się podpisało z 500 000 pod tym listem po prostu, aż papieru zabrakło. Przynajmniej ci intelektualiści hiszpańscy, którzy potrafią pisać, bo to jest też, to jeszcze nie, to nie znaczy, że wszyscy intelektualiści hiszpańscy się pod tym podpisali, ale ci, co umieją pisać, czyli połowa intelektualistów hiszpańskich podpisała się pod tym listem i nawołują, co mnie tutaj troszeczkę zdziwiło, do idei lewicowych i federalistycznych, czyli jakby hiszpańska lewicowość, bo federalizm, wiadomo, nie, Hispanidad, wielka idea, że te wszystkie regiony, Baskowie, Galicja i tak dalej, Katalonia, oni wszyscy są połączeni właśnie Madrytem, tą ideą Hispanidad. Bardzo frankistowską zresztą i bardzo, bardzo, bardzo antyrepublikańską i bardzo klasyczną. Ale dobrze, okej, w porządku. To jest nieważne. Ale dlaczego w tym stwierdzeniu znalazła się lewicowość? Ja miałem
to szczęście obserwować rozpad Hiszpanii od wewnątrz i to jest rozpad. To jest rozpad. Tego nikt przeciwko temu nie przeczy. Czy on jest dobry, czy zły, to ludzie jeszcze tego nie wiedzą, ale nastroje są bezwzględne. I teraz będą przyspieszone wybory. Na 25 listopada są zapowiedziane przyspieszone wybory i obecny prezydent Katalonii, czyli Artur Mas, obiecał, że jeśli wygra te wybory, to rozpisze referendum, a już wiadomo, że 81% ludzi chce tego referendum, to znaczy, że Artur Mas, czyli obecnie rządzący, dalej będzie rządził Katalonią i już wiadomo, że z tych 81%, 53%, czyli no, nie wiadomo ilu tu jest, już wiedzą, że będą głosować za odłączeniem Katalonii. Ale to nadal 53%, to wiecie, tak jak sondaże, a nuż się zdarzy według sondaży. Tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Ale wiemy, że jest dosyć grubo. I tutaj z każdym rokiem nastroje separatystyczne rosną. Tak jak mówię, nie chcę tego oceniać. Jeśli chcecie posłuchać czegoś więcej, wróćcie do specjalnej audycji Diada, czyli manifestacja katalońskich separatystów, zdaje się, nazywał się ten wpis. Jeśli jesteście na stronie agentomasz.pl, to możecie sobie szybko to tam gdzieś znaleźć i w innych miejscach też zostało to udostępnione, więc nie będzie z tym problemu, aż już najprawdopodobniej to słyszeliście. Problem tylko polega na tym, że separacja Katalonii to jest idea zazwyczaj i w ogromnym procencie lewicowa. Ona tu już jest lewicowa. To nie jest tak, że tutaj jest jakiś, nie wiem, zalążek prawicy, który chce się oderwać od Unii Europejskiej. To raczej lewica, Esquerra Republicana, czyli lewica republikańska, bardzo mocno krzyczy za tym, żeby się odłączyć. Miejscowi socjaliści, ci od Zapatero, też krzyczą, żeby się odłączyć, tylko trochę ciszej, bo oni się trochę boją Madrytu, bo tam mają centralę tej partii, ale wszyscy chcą się stąd odłączyć, oprócz tylko i wyłącznie Partido Popular, czyli niebieskich, czyli tak zwanej prawicy. Tutejsza prawica, to żeby było jasne, tak żebyśmy wyobrazili sobie rozrzut tego politycznie, jak to na osi wygląda, to tutejsza prawica ma mniej więcej poglądy leciutko na lewo od SLD. To mniej więcej Szmajdziński tutaj uchodziłby, świętej pamięci, Szmajdziński uchodziłby w Hiszpanii, a przynajmniej w Katalonii, za mocno prawicującego, prawicowca takiego naprawdę o skrajności czasem się ocierającego nawet. Idee separatystyczne są mega lewicowe, więc nie wiem dlaczego El País, dziennik lewicowy, który jest generalnie przeciwny temu, reprezentuje opcję przeciwną odłączenia się Katalonii od reszty Hiszpanii, mówi, że należy się zwrot ku ideom lewicowym zachowania Hiszpanii do kupy razem, co jest bzdurą tak naprawdę, bo sami sobie możecie spojrzeć w najprostszą i najpierwszą z brzegu leżącą książkę do historii, że generał Franco, bynajmniej nie łączony z lewicą, właśnie był motorem tej idei Hispanidad i nie pozwalał regionom na to, żeby miały swoje lokalne języki czy dialekty w urzędach i tak dalej, i tak dalej. Później nazywało się to prześladowaniem i tak dalej. To już wszystko wiemy, prawda? Czyli to nagle okazuje się, że łączenia federalizm i idea tej właśnie hiszpańskości, tego Hispanidad jest lewicowa. Po prostu świat na głowie stoi. Dlatego, głównie dlatego, że nie wiadomo, co to jest lewica i prawica w dzisiejszym czasie. Dlatego należy naprawę państwa zacząć od naprawy z pojęć, nie? Przywrócenia pierwotnych definicji pewnym rzeczom. I tu już tylko chciałem skończyć na tym, że Herman Van Rompuy będzie najprawdopodobniej sekundantem wielkiego referendum szkockiego, które w Szkocji ma dokładnie taką samą sytuację. Mamy bardzo podobną, bliźniaczą jak w Hiszpanii. Herman Van Rompuy, który zawsze mówił o tym, że żyjemy w świecie zglobalizowanym i nikomu na psu na budę takie generalnie separatystyczne jakieś frykasy, przecież to nam nie pomoże. I gdzieś tu znalazłem jego piękny cytat z 2011 roku. Świat musi połączyć się razem, by zwalczyć globalny kryzys finansowy i zmiany klimatyczne. No to mówię, znowu wszystkie piękne słówka wyciągnięte z tej szuflady, nie? Gdzie mamy tam wzrost, klimat, postęp, wspólny, rynkowość, region, Unia, razem. Wiecie, to się tam bierze te słowa, wyciąga z kapelusza, z pierwszych 5 buduje się nagłówek, z kolejnych 20 preambułę i reszta na 2 rozdziały wystarcza, a potem się już tylko kopiuje odnośniki i mamy nowe prawo europejskie. Tak więc świat musi złączyć siły razem, by zwalczyć globalny kryzys finansowy i zmiany klimatu. I można to osiągnąć tylko i wyłącznie, jeśli zewrzemy nasze szeregi razem się, wiecie, w tych szeregach mocniej ze sobą, brat z bratem, siostra z siostrą, rodzic A z rodzicem B i wtedy możemy te zmiany klimatyczne razem skombatancić po prostu. I teraz okazuje się, że ten sam człowiek, który wygadywał takie postępowe bzdury, będzie sekundantem wyborów
Szkocji. Jeszcze za jego kadencji te wybory separatystyczne w Szkocji mają się odbyć i on będzie patrzył, czy przypadkiem nikt tam nie oszukuje w tych wyborach. On jest oczywiście bezstronny, co wielokrotnie udowadniał. Warto wiedzieć, że zarówno ci separatyści w Katalonii, jak i separatyści w Szkocji mówią o tym, że swoim wyborcom przedstawiają taką wizję, że jak tylko się odłączą od złego Madrytu czy złego Londynu, to natychmiast będą mogli przystąpić do Unii Europejskiej praktycznie z automatu, praktycznie z wybicia, z wyjścia z progu. Komisja Europejska na każdym kroku przypomina, że coś takiego jest niemożliwe i że będą musieli przejść bardzo długą, bolesną i trudną i kosztowny ten proces, tą całą operację powrotu na łono macierzy unijnej. Ale co ciekawe, oni myślą, że jak oni się odłączą od Madrytu, to będą bardziej wolni tak naprawdę. Nie, dobra, to już o tym mówiłem w tej całej manifestacji katalońskiej, do której wysłuchania was serdecznie zapraszam. A my przechodzimy do czterech ostatnich newsów w dzisiejszym agencie. Numer cztery wakacyjny dzisiaj. Kwadrant przepływu głupoty. I przepływa to w takim rytmie wakacyjnym. Skończyliśmy w zasadzie na Szkocji, Katalonii i Puerto Rico, więc zacznijmy od Katalonii, ponieważ dzisiejszy przepływ wakacyjny zaczniemy od w Katalonii ostatnią branżą, jaka jeszcze nie ma problemów, jest turystyka. Więc jak mawiał Ronald Reagan, jak coś jeszcze chodzi, należy to jak najszybciej opodatkować, żeby mogło, prawda, doprowadzić to do poziomu, kiedy zdycha i będzie można to dotować i przejąć nad tym kontrolę w ten sposób. Podatek w Katalonii będzie nowy wprowadzany, ponieważ jest to, jak tak mówiłem, ostatnia rzecz, która jeszcze jakkolwiek działa, więc postępowo należy się za to zabrać. Czterogwiazdkowych hoteli generalnie będą się czepiać tutejsi, no nie wiem jak to nazwać, postęp turystyczny, piloci turystycznego postępu. 1 euro i 25 centów drożej za nocleg w hotelu czterogwiazdkowym. Oprócz tego 75 centów dla wszystkich innych hoteli. Wreszcie Katalonii po 70 centów za noc, jak się okazuje, poza Barceloną. Przeciwni są wszyscy ludzie związani z branżą hotelową. No i tak mówi człowiek, dobra, euro 25 za noc, kiedy wiadomo, że te noclegi kosztują 40, 60, 70, 150, zależnie od tego, w jakim hotelu, w jakim miejscu, ile gwiazdek i tak dalej, to 1 euro czy 50 centów, no to już nie są jakieś wielkie pieniądze, ale tu oczywiście rozchodzi się nie o to, czy to jest dużo dla ciebie, tylko czy to jest dużo dla włodarzy regionu. I lokalny rząd kataloński wysuwa najważniejszy argument, dzięki tym podatkom ma zarobić dodatkowe 50 milionów euro. 50 milionów euro. Zadłużenie mają na chyba, nie wiem, 500 miliardów euro w tym momencie, ale 50 milionów euro ich zbawi, nawet jeśli iluś ludzi miałoby zrezygnować z wyjazdu, bo nawet jak się okazuje, to nawet takie małe podwyżki jak 4-5 euro na weekend potrafią ludzi zniechęcić do wyjazdu. To jest coś w ogóle dziwne, nie? Tak naprawdę. Człowiek kupuje bilet na jakiejś tam stronie internetowej, gdzie są lotnicze, tanie przejazdy. Jakaś tam plastikowa pani reklamuje, że za 50 zł pojedziesz, gdzie chcesz. Dobra, no to wchodzisz, okazuje się, że za 50 zł to możesz co najwyżej wrócić, bo pojechać to będziesz mógł co najwyżej za 500. No mówisz, dobra, 550 zł z powrotem, nadal nie jest tak źle. Później się okazuje, że jest jeszcze opłata za kartę, opłata za to, że w ogóle żyjesz, opłata za to, że oddychasz, opłata za to, że robisz to przez komputer, opłata za to, że pozwolono ci uiścić te wszystkie opłaty. No i okazuje się, że potem płacisz za to ileś tam tysięcy złotych, ale mimo wszystko jedziesz. I czy takiego człowieka sam fakt, że zapłaci 4 euro więcej za weekend, jest w stanie coś zniechęcić? Czy to jest ta ostatnia kropla, która przeważy szale? Jeszcze 4 euro? Nie, wycofuję się w ogóle, oddaję ten bilet, nie chcę, zostaję w domu, będę oglądał czeskie bajki. Moja druga rzecz w dzisiejszym kwadransie turystycznym, mam nadzieję, że to będzie krótszy niż kwadrans, ale dobrze, jedziemy z czasem, mamy w porządku. 4. Włochy, bardzo niedaleko od Hiszpanii, też kraj zarządzany przez ludzi, którzy z regionu biednego potrafią zrobić postępowy, no bo nie bogaty, na pewno. We Włoszech uznano, jest za dużo hoteli. To jest nagłówek, który mnie wyrwał w ogóle z moich klapków natychmiast. We Włoszech jest za dużo hoteli, głównie małych, i okazuje się, że one zamiast się rozwijać, to przynoszą straty. Więc, co jest podstawą tej informacji, rząd niejakiego Mario Montiego,
czyli technokraty bezpartyjnego speca, postanowił opracować wielki plan. Jak słyszę hasło wielki plan, to mam ciary po prostu, nie muszę oglądać czeskich bajek. Wielki plan przewiduje likwidację części hoteli i, uwaga, siedzicie, przywrócenie prawidłowych zasad rynkowych. Oni organizują wielki plan, który wreszcie przywróci zasady rynkowe. Ten plan będzie w swoim geniuszu tak naprawdę dotykał każdego aspektu ludzkiej aktywności, każdego aspektu działalności różnych jednostek turystycznych. To będzie wielki plan, nic im nie umknie. I ten wielki plan zapewni przywrócenie prawidłowych zasad rynkowych. No oczywiście zapełni też pokoje w tych hotelach, które się ostaną, nie? Tam jest taki problem, że kiedyś Włochy były na pierwszym miejscu w Europie, jeśli chodzi o turystykę. No później wprowadzono różne podatki i tak dalej, i tak dalej. I za każdym razem argumentowano to w ten sam sposób, że przecież 4 euro nic nie zmieni. No i nagle się okazuje, że są na trzecim miejscu. Hiszpania nawet ich wyprzedziła. Francja ich wyprzedziła. Kto by chciał w ogóle do Francji jechać? Chyba tylko i wyłącznie chodzi o Cannes i Paryż. Nie? Czyli Francja potrafi samym Paryżem i Cannes. Nie wiem, czy oni liczą tych wszystkich z Tunezji za turystów we Francji? Może dlatego są na drugim miejscu. No i dobra, Włochy spadły na trzecie miejsce, nie będziemy się nimi przejmować. To jest cały czas, wiadomo, czołówka. Ale oni stwierdzili, że mają za dużo hoteli, więc muszą pozwolić przedstawicielom znaczy, tej branży hotelarskiej, tych malutkich hotelików, które nie zarabiają na siebie, na zmianę profilu. I oni muszą opracować ten wielki plan, żeby ci mali hotelarze mogli zmienić profil swojej działalności. No i w ten sposób przywrócić prawidłowe zasady rynkowe. Przyczyną problemu jest nadmiar hoteli, moi drodzy, niekonkurencyjnych, za drogich i nieprzyciągających turystów. Czyli ktoś postawił hotel, albo kupił hotel, albo przerobił jakiś zajazd na hotel, za dużo sobie życzy za nocleg, za dużo sobie życzy za, tam nie wiem, spaghetti carbonara, za dużo sobie życzy za butelkę wina, nikt do niego nie przyjeżdża, kto przyjechał, ten wyjeżdża i nie wraca. No i przez to, kurczę, tracimy, rząd Włoch traci przez to. Są geniusze, nie? Słuchajcie, i to dziwi się, że Włochy są w takiej pupie, w jakiej są. Ostatnie dwie rzeczy dotyczące wielkich planów, to już szybko też przez nie przejdziemy. Pierwsze plany to jest Ursynów. Ursynów... Piękne miejsce, prawda? Na którym miejscu jest Ursynów pod względem turystyki w Europie? No niestety chyba ten ranking obejmuje tylko 300 miejsc. Ursynów się nie załapał, ale walczy. Najprawdopodobniej walczy o to. Ursynów urządza park w miejscu ogródków działkowych przy Kopiec Fila. Tam były kiedyś ogródki działkowe, teraz ma być park. Okazuje się, że zamiast tego parku to nie wiadomo, co tam jest tak naprawdę. No jest taka sytuacja jak z tymi sprzedawcami, wiecie, pod Pałacem Kultury. Też w sumie coś miało być, ale w sumie tam nie za dużo. Może tam Koko Spoko raz się zaśpiewa i... No i problem jest taki, że tam były działki rekreacyjne, tak jak już mówiłem. Powstawały one w latach 80. i do 2008 roku, czyli od 80 do 08 naturalnie mogły sobie istnieć i potem wypowiedziano umowę działkowcom pod hasłem, że coś z tym terenem trzeba zrobić. I tak komentuje burmistrz Guział, Piotr Guział, burmistrz Ursynowa, mówi. No i tam, prawda, wygoniliśmy w 2008 tych wszystkich w ogóle spoconych dziadków z motykami stamtąd w ogóle w cholerę i z małymi radyjkami poszli, ale zabrakło pomysłu, co z tym miejscem zrobić. Powstał chaos, roślinność zdziczała, działkowicze ukradkiem dalej uprawiali ogródki, pojawiły się śmieci i bezdomni śpiący w zaroślach. No to jest, moi drodzy, to jak tylko Mario Monti opracuje we Włoszech swój wielki plan i przywróci znowu zasady rynkowe, to ja myślę, że nic tylko po prostu patrzeć na południe, jak oni sobie z takim problemem radzą, że mają puste hotele, do których nikt nie chce przyjeżdżać. I też pan Piotr Guział, burmistrz Ursynowa, powinien opracować wielki plan. No i tam oczywiście tutaj w artykule z gazety żalą się ornitolodzy, no ale to wiadomo, to już wiecie co, to już nie wiem, czy można się na nich powoływać, ale to taka jest, wiecie, takie refreny, nie? Ornitolog Mariusz Grzeniewski mówi, wieloletnie bluszcze drzewa z dziuplami, czasem nawet te połamane, powinny zostać, mówi, gnieżdżą się w nich 24 gatunki ptaków, z czego 20 jest pod ścisłą ochroną.
Ochroną, może ci bezdomni wkrótce też będą pod ochroną, można by ich tam wpisać. Nie można ruszać bezdomnych, może pan wyznaczyć alejkę, ale tak, żeby dookoła bezdomnego ta alejka prowadziła. No i tu jest jeszcze a propos wielkiego planu, to i też wakacyjny, taki bardzo, wiecie, parkowy, rekreacyjny, hotelowy jest ten kwadrant przepływu głupoty w dzisiejszym agencie, czwóreczka. W ekskluzywnym hotelu SPA w Dziwnowie radni z Komisji Budownictwa, a także miejscy urzędnicy z wiceprezydentem Mariuszem Kądziołką na czele, pan z PiSu, precyzowali zapisy uchwały, na podstawie której najemcom mieszkań kolonialnych miasto naliczyło 100% podwyżkę czynszów. Siedzieli sobie, no tu prawda, w trzygwiazdkowym hotelu Stary Dziwnów i jak tłumaczy Piotr Kęsik z SLD, który też tam przyjechał, przyjechaliśmy do Dziwnowa, żeby w ciszy i spokoju omówić nowe zasady polityki mieszkaniowej miasta. Nie no, to jest super, można omawiać to w nieskończoność po prostu. Siedzisz sobie w saunie, bąbelki lecą, nie? Jakieś tam panie przynoszą drinki, a ty mówisz tak, 100% czy 200%? 100% im podwyżyć, czy 200% im podwyżyć? No ile? Normalnie nie wiem. No ja chyba jeszcze muszę zamówić jednego szampana. Zależało mi na posiedzeniu wyjazdowym, żeby po upływie półtorej godziny nikt nie uciekał. No to no dobrze wybrali miejsce, nie? W sumie w Dziwnowie było 6 radnych i 8 urzędników. Koszt pobytu 2,5 tysiąca złotych. No jeszcze nie tak dużo, nie? Oczywiście ten koszt będzie pokryty z tej podwyżki czynszu. 100%, nie 100%, ile to jest 100%? Ile to jest 100%? To jest drugie tyle, nie? Najemcom mieszkań komunalnych miasto naliczyło 100% podwyżkę czynszów. Pojechali sobie do hotelu. Dobra, a my mamy przed sobą ostatnie 3 newsy w dzisiejszym agencie. To był kwadrant przepływu głupoty. Wakacyjny w tym wydaniu. Tak na rozgrzewkę. Numer 3. A żeby sprawdzić dzisiejszą trójeczkę, to muszę szybciutko wejść na jedną stronę internetową i to może niestety trochę zająć, ale nie miałem czasu wcześniej tego zrobić. Moi drodzy, możecie na nią wejść razem ze mną. www.jezu, to będzie straszne, to będzie straszne. Meld, M-E-L-D, potem jest punt, wpisuję dalej punt, midden, w sumie i tak nie znam holenderskiego, więc po co ja tam wchodzę? N-O-O-S-T, Europeanen. Co za strona? Europeanen. O, już koniec. .nl. Netherlands. Wchodzimy. Czy w ogóle dobrze wpisałem? Będę musiał teraz sprawdzić. Czy w ogóle coś takiego istnieje? Chyba tak, bo już coś się pojawia. A, witryna ma złą reputację, mówi mi magiczna Mozilla. Ale nie. Dobra. Idź do strony. Bardzo zła, wszystko zła. O Jezu, wszystko jest po holendersku, dlatego ma złą reputację, to wszystko wystarczyło. No i dobra, Geld Wilders, no rzeczywiście, Polen, Andere, Moelanders. Słowa klucze się zgadzają. To prawda, czyli portal Forsal, nie mylić z For Sale, bo niektórzy tak czytają tą nazwę, Forsal, to się czyta po polsku, nie kłamał. 170 donosów dziennie, jak czytamy na portalu Forsal. Skargi na zachowanie Polaków złożyło do tej pory 46 tysięcy osób. 160 donosów dziennie. Holendrzy eliminują Polaków z rynku pracy. Czy masz kłopoty z obywatelami z Europy Środkowo-Wschodniej? Może straciłeś pracę przez Polaka, Bułgara, Rumuna, cokolwiek. Partia Wolności Gerta Wildersa. Wyjątkowo na tej stronie ten Gerd Wilders jakiś taki uczesany, przystrzyżony, muszę powiedzieć, tak wzbudza zaufanie natychmiast. Partia Gerta Wildersa, znanego z tego, że promuje wolność na całym świecie, oprócz swojego własnego kraju, założyła taką stronkę i tam możesz, jak mieszkacie w Holandii i przeszkadza wam jakiś Polak, to tam możecie na to się, prawda, na tą stronę wpisać. No i może ja wpiszę na kogoś, na przykład, na, nie wiem, można? Nie wiem, gdzie się można... O, dobra, chyba tutaj można zrobić meldunek. Wow. Czy co to jest? Czy co zrobił? Czy skąd jest? Wiecie, co jest taki test, że to się nie da tego zrobić tak naprawdę. Bardzo skomplikowany test. Trzeba znać holenderski. Może dlatego tylko i wyłącznie 170 donosów dziennie wchodzi na tą stronę, ale ciekawa sprawa jest tak naprawdę. 90 tysięcy Polaków mieszka w Holandii, drugie tyle nielegalnie. Minister do spraw społecznych Holandii, bo Holandia też ma społeczeństwo, zaproponowałby polscy pracownicy, którzy w ciągu 3 miesięcy nie znajdują zatrudnienia, byli deportowani. Nie można być bezrobotnym w Holandii. Komisja Europejska już się oczywiście oburzyła, no bo przecież jak to tak, przecież to tak nie po europejsku. I tu znalazłem bardzo fajną historię z Forsal, właśnie z tego portalu. 2 tygodnie temu precedensowy
Wyrok w tego typu sprawie wydał sąd w Groningenu. Uznano, że firma Remak, która zatrudnia 800 Polaków przy budowie elektrowni RWF Eemshaven, musi im płacić już nie tylko holenderską płacę minimalną, jak przewidują unijne regulacje, ale uposażenie identyczne z tym, które obowiązuje w firmach holenderskich. A to oznacza podwyżkę do 40%. W ten sposób uderzono w kluczowy atut, jaki miały polskie firmy świadczące usługi na holenderskim rynku. Wyrok w sprawie Remaka będzie miał zastosowanie także wobec innych firm z naszego kraju działających w Holandii. Więc jesteście zwolennikami wolności, to możecie jechać do Holandii. Jeśli nie jesteście zwolennikami wolności, przynajmniej w takiej formie, w jakiej reprezentują Geert Wilders, jesteście zwolennikami wolnego rynku na przykład, no to Holandia może wam się nie za bardzo spodobać, bo tam oprócz tego, że macie takiego gościa jak Geert Wilders, z którym co do niektórych spraw można się zgodzić, ale te akcje są grube, o Jezu, strasznie grube, no to cóż, no tak koleś to rozwiązuje, no taką ma na to metodę. Jak się okazuje, nie jeden Wilders, tam jest jeszcze taki dziennik The Pers, nie mylić z The Press, pisze się podobnie, określił Polaków jako nowych pieprzonych Marokańczyków. Zastępca burmistrza Hagi, Marnix Norden, o imigracji z naszego kraju mówi nie inaczej niż polskie tsunami. Jeśli jednak mimo wszystko nie przekonałem was tym artykułem do tego, że Partia Wolności nie zawsze jest Partią Wolności i rzeczywiście mieszkacie w Holandii, przeszkadza wam Polak jakiś, możecie wejść na stronę meldpunmiddenosteuropeanen.nl. Jeśli nie pamiętacie tego skomplikowanego adresu internetowego, to wpiszcie w Google Forsal Geert Wilders Partia Wolności i na przykład 170 donosów dziennie. Numer 2. Naprawdę struktura dzisiejszego agenta jest przedziwna. Jest niby 10 newsów, ale tak naprawdę tych newsów jest 40. To jest tak naprawdę rozwinięta poczekalnia. Bo znowu jest news numer 2 o tym, że znowu w Egipcie walczy się z pornografią w ogóle. I to walczy się przeraźliwie mocno. W ogóle kobiety mają przerąbane w Egipcie. Nie mogą tam występować w pornosach. No po prostu koniec świata. W tym momencie na dniach ma nastąpić całkowity ban, całkowity zakaz na strony zawierające jakąkolwiek pornografię. Może się okazać to bardzo kosztowne, bo ten proces nie jest taki łatwy. Są strony, podstrony, nie będzie można wchodzić na strony, na których ogłaszają się serwisy pornograficzne. I nawet jeśli sama reklama nie jest pornograficzna, nie zawiera żadnych dyskusyjnych treści, to nawet ta strona, która wyświetla tą reklamę, nie będzie mogła mieć wstępu w Egipcie. Nie będzie można jej w jakiś sposób tam odnaleźć. A wiecie sami doskonale, surfując po necie, wiedząc jak Google na przykład dobiera reklamy, że może się nagle okazać, że tych stron jest bardzo dużo i to są czasami bardzo podstawowe w użyciu strony. Nie zawsze uda się ten cały porno spam administratorom wyczyścić, ale to już jest inna kwestia. Tu chodzi o ideę tak naprawdę. I w Aktrze za poprzedniego prezydenta, za Mubaraka, też nie można było, prawda, pornografii szerzyć w internecie, ale no cóż, nie było jeszcze tak źle. W tym momencie mamy nowego prezydenta, w Egipcie oczywiście, no bo gdzie wszędzie indziej mamy starych i jest, nie wiem jak to nazwać, gorzej? Chcą w ogóle zmienić prawo. W zasadzie chodzi tylko i wyłącznie o jedno słowo, bo odkąd rządzi Bractwo Muzułmańskie, które wprawdzie, jak mówił Jimmy Carter czy Barack Obama, jest generalnie bardzo świeckim ruchem. Bardzo świeckim ruchem. Nie ma zagrożenia ze strony jakichś religijnych, wyznaniowych wariatów. Nie, tutaj bardzo świecki ruch. Nazywa się to Bractwo Muzułmańskie, no bo taką nazwę wylosowali w encyklopedii, jak otworzyli na przypadkowej stronie. I teraz Bractwo Muzułmańskie ma taki jeden pomysł, jak zmienić konstytucję. Mówiliśmy, że w New Hampshire głosowali nad tym, czy w konstytucji zapisać rozporządzenie fiskalne, co spotkało się z odmową, było 57 zamiast 66%, to pamiętacie, bo to godzinę temu o tym mówiliśmy w tej audycji, dopiero co. Oni chcą zmienić jedną rzecz w konstytucji. Zamiast słowa pryncypia szariatu chcą zmienić na zasady szariatu. Do tej pory i jeszcze do dzisiaj w konstytucji egipskiej jest napisane, że prawo w Egipcie opiera się na
założeniach szariatu, a teraz mają być to nakazy szariatu. Jest to taka mała, drobna zmiana, po której nikt by się nie spodziewał przecież po znacznie świeckim Bractwie Muzułmańskim. Ja przed chwilą, dokładnie przed chwilą, minutę temu, w przerwie między jednym newsem a drugim włączyłem na przeglądarce Google'a hasło Egipt. Już nie wyskakują, moi drodzy, informacje o tym, że wakacje w Egipcie odwołane, że OLT nie leci do Egiptu. Teraz na przykład pierwsza rzecz, wyrok dla nauczycielki ukarała uczennicę za odkrywanie włosów. Onet wiadomości, nie? To Egipt, żeby było jasne. To jest właśnie, ale to jest jeszcze tak naprawdę, to są jeszcze pryncypia szariatu. To jest właśnie pytanie, czy to są jeszcze pryncypia szariatu, czy to już są nakazy szariatu? Bo możliwe, że konstytucji jeszcze nie zmieniono, ale tak naprawdę rzeczywistość antycypuje te zmiany. Nauczycielka przedmiotów ścisłych, żeby było śmiesznie. Iman Abu Bahr Kilani kazała wszystkim swoim uczennicom nosić chusty zakrywające włosy. Powołała się przy tym na nakaz dotyczący dziewczynek w wieku powyżej 10 lat. Dwóm 12-latkom, które nie zastosowały się do jej nakazu. Klian obcięła włosy i teraz będzie miała, no właśnie, dostała pół roku więzienia w zawieszeniu. Potem następna informacja, która mi się wyświetliła na portalu Wprost. A portal Wprost podaje za Egypt Independent. 28-letnia chrześcijanka, tak określają dziewczynę, która jest ofiarą. Wynika z informacji przekazywanych przez egipską organizację broniącą praw człowieka. Dwie kobiety ubrane w nikaby, czyli tradycyjne muzułmańskie zasłony, najpierw określiły chrześcijankę mianem niewiernej, następnie zepchnęły ją z pociągu, a na koniec obcięły jej włosy. Musiały za nią wyskoczyć z pociągu, czy jak to jest. Poszkodowana ma jeszcze oprócz tego złamaną rękę. Wydarzenie zgłoszone policji i tak dalej, i tak dalej. 13-letnia chrześcijanka. A nie, to nie jest 13-letnia. Ta ma 28 lat. Wypchnięto ją z pociągu, obcięto jej włosy, złamano rękę za to, że jest niewierna, a wcześniej te 13-letki miały obcięte włosy, a tak chyba na, żeby już, nie wiem, zamknąć klamrę wakacyjną numeru 2, jeśli chodzi o Egipt i już wylecieć z tego tematu i przejść do ostatniej, trochę już bardziej deserowej, przynajmniej jednej, deserowej wiadomości w dzisiejszym agencie, to tu znalazłem, od razu mi się otworzyła, zaraz po Onecie w Proście otworzyła się gazeta stewardesy egipskich linii lotniczych w hijabie. Na hasło Egipt wyskakują takie rzeczy. W zasadzie nie potrzebujecie agenta do tego, możecie sami sobie po prostu wpisać hasło Egipt i jest coś takiego. Pierwszy raz w historii przewoźnika Egypt Air od jego utworzenia od 1932 roku. Informuje przedstawiciel linii lotniczych, agencja Reutera, a za nią oczywiście Gazeta Wyborcza. Po wyborze w czerwcu na urząd prezydenta Muhammada Mursiego, wywodzącego się z Bractwa Muzułmańskiego, kobiety zatrudnione w Egypt Air rozpoczęły kampanię na rzecz noszenia hijabu. Hijab to jest ten cały namiot z kreseczką na oczy. To jest to, żeby się nie pomylić. Co dalej? Część bardziej liberalnych muzułmanek egipskich zasłania jedynie włosy, ale coraz częściej kobiety pokazują się w nikabie, pełnej zasłonie na twarz, odsłaniającej jedynie oczy. To jest nikab, to nie hijab, to już mi się w takim razie pomyliło. Widzicie? A, włosy i szyję, przepraszam. Hijaby zasłaniają włosy i szyję, a nikab zasłania wszystko. Dobra, no to jest, moi drodzy, coraz bardziej to rozróżnienie, ta informacja jest nabiera praktyczności w dzisiejszym świecie, z każdym dniem. Jedynka, moi drodzy, ostatni newsik dzisiejszy. Dwuniusik. Tak jak już mówiłem, pierwsza piątka w dzisiejszym agencie jest raczej zbiorem połączonych ze sobą informacji. To jest jawna niesprawiedliwość. Była taka pani w Ohio, ostatnio a propos wyborów się bardzo często mówiło o Ohio, bo właśnie jeśli chodzi o wiadomość numer jeden, wracamy do Stanów Zjednoczonych na tą krótką chwilę. Była, no, Sheena Hardin się nazywała, więc nie musimy jej nazywać 32-letnia chrześcijanka czy coś takiego, wiemy doskonale jak się nazywa, mieszkała w Cleveland w stanie Ohio i miała taką dziwną fobię. Ludzie teraz się boją różnych rzeczy. Miała taką dziwną fobię, że jak widziała autobus szkolny, to zjeżdżała na chodnik. No i, no wiecie, no to nie jest to nic ciekawego. Jeśli jechała i z naprzeciwka widziała, że na lewym, po lewej stronie stoi autobus szkolny i wychodzą z niego dzieciaki, to ona nie jechała dalej pustym pasem, tylko jeszcze bardziej w prawo skręcała, tak żeby ten autobus wyminąć. I mówię o tym tylko dlatego, że kierowca tego
autobusu, pan Uriah Heron, który już któryś raz zauważył, że na tej jego trasie wiążący zdarza się taki dziwny przypadek, jest pusta ulica, on patrzy przez swoje okno i widzi, że jakaś kobieta zjeżdża jeszcze bardziej na prawo, mimo tego, że obok może spokojnie przejechać i ma wolny pas. Nagrał to na komórkę, wysłał to na policję i sąd w Cleveland nakazał tej pani, zabrał jej prawo jazdy na 30 dni, wykonał tam jakieś różnego rodzaju ruchy, które są określone w ichniejszych prawach i nie będziemy w to wchodzić. Natomiast nakazał jej noszenie tabliczki z hasłem tylko idiota wjeżdża na chodnik, by ominąć autobus szkolny. Do tego tam, tak jak mówiłem, dostała 30 dni zawieszenia prawa jazdy, $250 musiała zapłacić kosztów sądowych, no to wszystko inne i tak dalej, i tak dalej. I możecie się zdziwić, jest w tym coś śmiesznego, że sąd nakazuje człowiekowi nosić tablicę z napisem jestem idiotą, czy jestem idiotką w tym wypadku. Ale mnie o wiele bardziej zabolało, że sąd w Nowym Jorku nie nakazał takiej tabliczki nosić burmistrzowi miasta Nowy Jork. Bloomberg. O Bloombergu bardzo często mówiliśmy w tej audycji, kiedy mówiliśmy o tym, że Bloomberg zakazywał pić napojów słodzonych, gazowanych z dużych kubków, żeby zapobiegać temu, co nazywał już... Nie pamiętam dokładnie, jak to się tłumaczy na polski, ale chodzi o taki mindless drinking, czyli chodzi o to, że jeśli siedzisz sobie w kinie i pijesz Coca-Colę z dużego kubka, to pijesz, aż ta rumka, słomka ci nie zasiorbie na dnie, okaże się, kola się skończyła. I nagle patrzysz na siebie, okazuje się, że jesteś potworem ważącym 250 kg i nawet obsługa tego kina, jesteś większy niż ekran w IMAX-ie. Mówisz, co ten ekran taki mały? Nie, to ty jesteś taki duży. Obsługa nawet z kina nie potrafi cię wtedy wyczochrać za włosy, po prostu trzeba wózek dźwigowy z tych holenderskich, prawda, pracowników, żeby cię z tego kina wynieśli i później się okazuje, że ta cała nadwaga wynika z tego, że kupiłeś kolę w dużym kubku, więc zamiast tego musisz kupić w dwóch małych, wtedy przynajmniej będziesz świadom, że o, skończył się pierwszy mały kubek i wtedy zadasz sobie pytanie, czy ja naprawdę potrzebuję drugiego, a tak, jesteś bezmyślną owcą, jesteś kawałkiem bydła, które po prostu siorbie tą kolę do końca, zagryzie na koniec jeszcze słomką, wiadomo. I o tym mówiliśmy bardzo często o Bloombergu. Bloomberg ma fioła na punkcie zdrowej żywności i w tym momencie zrobił coś, co jest podwójnie kretyńskie. Znaczy dobra, on zrobił rzecz, która jest kretyńska, ale warunki, w których jej zrobił, nadaje temu kretynizmowi wymiar drugi chyba albo i trzeci nawet tak naprawdę. Co się stało? Huragan Sandy. Totalna rozwałka. Mnóstwo ludzi bez prądu. Do dzisiaj, mimo tego, że mają już nowego prezydenta, superbohatera. Nic. Kto może, ten pomaga. Tak jak mówiłem na początku audycji, nawet Ruscy wysłali samoloty do New Jersey, do Nowego Jorku, żeby pomóc tym ludziom, którzy teraz, kiedy tam jest bardzo zimno, musicie sobie wyobrazić, nie mają prądu, nie mają żywności, leżą na ulicy opatuleni w jakieś kartony. Telewizja tego nie lubi pokazywać tych obrazków, bo z racji tego, że teraz przecież jest change i jest weekend i w ogóle znowu change i znowu jest weekend, to nie można pokazywać czegoś takiego, że w takim momencie wielkiej, światowej, postępowej radości ktoś może mieć tak źle. Ktoś, kto w zasadzie, gdzie pomoc jest tak naprawdę za płotem. Ale dlaczego ci ludzie, którzy są zziębnięci, bezdomni, głodni w przeważającej większości, dlaczego ci ludzie muszą być jeszcze w dodatku głodni? Między innymi dlatego, że właśnie burmistrz Bloomberg zasądził, nakazał, a w zasadzie można powiedzieć zakazał, dokarmiania bezdomnych żywnością bez certyfikatu miasta Nowy Jork. Kwestia polega na tym, że jeśli jakieś organizacje charytatywne będą wysyłać żywność, organizować zbiórki żywności i wysyłać tą żywność ciężarówkami do New Jersey, żeby tam pomóc właśnie bezdomnym, którzy ucierpieli wskutek tego huraganu, no to ja wiecie sami, to w tych koszach mogą się znaleźć chipsy, Coca-Cola, solone paluszki, orzeszki, nie wiadomo co. A to są wszystko bardzo niezdrowe rzeczy. To mogą być ciastka, które mają dużo cukru, napoje z cholesterolem, ze wszystkim, tam od razu z cjankiem potasu tak naprawdę, bo przecież charytatywność w ten sposób załatwia problem bezdomnych, że ich truje tą prawda, żywnością. Więc Bloomberg postanowił zakazać tego typu działalności charytatywnej na obszarze swojego stanu. I wszystkie
zbiórki muszą mieć certyfikat miejski. Oczywiście miasto w żaden sposób nie jest przygotowane na to, w jakich, że tak powiem, okolicznościach ten certyfikat ma powstawać, więc można liczyć na to, że miną grube miesiące, zanim oni w ogóle tą biurokrację doprowadzą do poziomu zero i wtedy będą mogli zacząć pomagać ludziom, ale na ile do tej pory ludzi ucierpi, ile ucierpi ludzi po tym, przez to, że nie będą mogli dostać zwykłej sąsiedzkiej pomocy, która jest najszybsza, bezpośrednia, sfokusowana, jak to się ładnie mówi, od razu na potrzebie, bez pomocy administracji. Zapominając o tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych mówił o tym, że macie omijać właśnie tą red tape, tą czerwoną taśmę, która przeszkadza tylko i wyłącznie w tym, żeby jeden człowiek pomógł drugiemu człowiekowi. Stoi po środku, ogranicza wolność tego przepływu. To oprócz tego, że już tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, firmy, które zgłosiły się, żeby za darmo naprawiać zniszczenia sieci elektrycznych i różnych innych instalacji, które za darmo przyjechały z innych stanów, żeby pomagać, zostały odesłane z powrotem, ponieważ okazało się, że nie mają licencji związkowych na New Jersey. Więc nie mogą już przybijać gwoździ na przykład, prawda? Czy nie mogą postawić budki, gdzie można tam pod dachem gotować grochówkę dla bezdomnych. Nie, bo nie mają zielonego światła od związków zawodowych, tak więc nie mogą sobie na to pozwolić i mogą spadać, mogą sobie te budki stawiać tam, gdzie nie ma bezdomnych. Na pewno znajdą się bezdomni wszędzie tak naprawdę. W tym momencie okazuje się, że nie można jeszcze dotować żywności. Gdyż nie wiadomo, czy przypadkiem nie jest ona za słona, nie jest za tłusta, odpowiednia ilość tam witamin, czy jest według, prawda, nowojorskich standardów. Jakbyście już mieli taki wór z jedzeniem do wysłania do New Jersey, to najlepiej go sprzedajcie i nie wiem, kupcie bezdomnym iPhone'a na przykład, bo chyba jeszcze można bezdomnemu dać, jakby mu się przydał. Tylko bo to w zasadzie bez sensu, bo tam nie ma prądu, więc no, nieważne. W każdym razie zapomnijcie o tym, żeby pomagać ludziom potrzebującym, z których dotknął huragan Sandy. Oczywiście wywołany tym, że nikt nie wspomniał Al Gore'a podczas debaty. To wiemy doskonale, jak powiedział Oliver Stone. Ale huragan Sandy jest zemstą za to, że w kampanii prezydenckiej nie skupiano się na zmianach klimatu. Matka Natura słuchała wszystkich czterech debat prezydenckich i postanowiła się zemścić, wysyłając huragan Sandy na mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Tym deserowym, słodkim właśnie, słodkim przekazem kończymy piąty odcinek trzeciego sezonu podcastu Agent Tomasz. Do usłyszenia wkrótce. Tak jak ostrzegałem, następne odcinki mogą pojawiać się też troszeczkę nieregularnie, za co z góry przepraszam. Ogromnie dziękuję za czas, który spędziliśmy razem. Mam nadzieję, że informacje Wam się podobały. Jakbyście chcieli coś uzupełnić, tak jak wspominałem wcześniej, radio@agenttomasz.pl. Ja wiem, zdarza mi się to, że coś pomylę, zdarza mi się, że coś źle przeczytam. Nie koncentrujcie się na tym. Koncentrujcie się, jeśli chcecie, na uzupełnianiu tych wiadomości. Możecie wpisywać uzupełnienia w komentarzach pod tą audycją, tak jak jej słuchacie, a jeśli nie, to zapraszam na stronę agenttomasz.pl lub Facebook Tomasz Agencki. Życzę Wam miłego, ciekawego tygodnia, który mam nadzieję podsumujemy w następnym odcinku. Do usłyszenia.